Druga wojna światowa. Historyczny pojedynek dobra ze złem. W zaciętych walkach zwycięstwo zapewniała tylko najlepsza broń. Przedstawiamy 10 wynalazków, które rozstrzygnęły o losie wojny. To broń śmiercionośna. Nowe konstrukcje w wyścigu o dominację. Istotnie była latającą fortecą. Nowoczesna broń wyprzedzająca swoją epokę stanowiła o klęsce lub zwycięstwie. Oto legendy bitew lądowych, morskich i powietrznych w konflikcie wszechczasów. Która konstrukcja zdobędzie najwyższe uznanie? Przełomowa broń II wojny światowej. Listę otwiera jedno z najlepszych dział okresu II wojny światowej. Ta niemiecka konstrukcja miała wielki wkład w sukces wojny błyskawicznej. Armata Flak 18 zajmuje 10 miejsce. Prędkość początkowa pocisku i szybkostrzelność czynią ją najbardziej skutecznym działem w arsenale III Rzeszy. Armata kaliber 88 mm, obsługiwana przez wprawioną załogę, mogła wystrzeliwać do 20 pocisków na minutę. Jako działko przeciwlotnicze, lecz także przeciwpancerne, 88 odznaczała się większym zasięgiem i celnością od swoich konkurentów. To okrutna broń. Naziści używali armat Flak 18 na wszystkich frontach. 88 skuteczności dowiodła najpierw jako działo przeciwlotnicze. Jej pociski pędzące z prędkością powyżej 600 metrów na sekundę burzyły nadzieje aliantów na zatrzymanie niemieckiej ofensywy. Inwazja na Francję potwierdziła wyższość koncepcji wojny błyskawicznej. Niemcy podbijali Europę jak burza. 14 maja 1940 roku alianci usiłowali zbombardować niemieckie przyczółki nad Mozą. Niestety uzbrojone w 88 baterie artylerii przeciwlotniczej strąciły 39 z 71 samolotów. Dzięki wszechstronności niemieckiej armaty trafiają na 10 miejsce listy przełomowej broni II wojny światowej. Kiedy alianci ruszyli na odsiecz Francji, niemieckie armaty Flak ich powstrzymały. W decydującej fazie walk feldmarszałek Rommel rozkazał utworzyć z 88 barierę przeciwpancerną. Działa przeciwlotnicze bez trudu przebijały pokrycie alianckich czołgów. Niemiecka 88 potrafiła zwalczać cele będące w powietrzu, jak i na lądzie. To potężna broń, która nie była bez wpływu na przebieg wojny. Niemieckie armaty Flak dawały nazistom istotną przewagę. Przekonali się o tym niedoświadczeni Amerykanie, którym na przełęczy Kasserin w Afryce Północnej dywizja pancerna Rommela urządziła prawdziwy chrzest bojowy. Amerykańskich żołnierzy zgubiła ignorancja. Dowódcy sądzili, że do zwycięstwa wystarczą karabiny, czołgi i ciężarówki. Na pustyni oddziały amerykańskie nie miały gdzie ukryć sprzętu ani czym odeprzeć ataku potężnych 88. Feldmarszałek zwabił czołgi przeciwnika w obszar zasięgu dział przeciwpancernych, po czym uderzył w amerykańską piechotę. Wróg, który sam dysponował potężniejszą bronią, znajdował się poza zasięgiem alianckich dział i karabinów. Alianci nie byli zdolni do obrony przed 88. To nie był wyrównany pojedynek. Szybkostrzelność, celność i wszechstronność armat Flak 18 sprawiły, że broń ta do końca wojny nie miała sobie równych. To dowodziło stopnia przygotowania i zdolności bojowej niemieckiej armii. Pod tym względem Wehrmacht budził respekt.
Na miejscu dziewiątym prawdziwy, choć przemilczany bohater II wojny światowej, który doprowadził Armię Czerwoną do zwycięstwa. Studebaker US-6, król szos i wół roboczy frontu wschodniego. Studebaker US-6, produkowany w South Bend w Indianie, przyczynił się do zwycięstwa wyposażenia w nie wojsk, choć nie posiadał własnego uzbrojenia. Dlatego na naszej liście zajmuje miejsce dziewiąte. Napędzana silnikiem Hercules ciężarówka ładowności 2,5 tony radziła sobie w każdym terenie. Amerykański pojazd najbardziej wsławił się nie w Ameryce, Francji ani w rejonie Pacyfiku, lecz w Rosji. Studebaker wpłynął istotnie na przebieg II wojny światowej. Żołnierze radzieccy dosłownie przesiadali się z koni i wozów na pojazdy mechaniczne. To zaś podniosło ich mobilność. Studebaker służył do transportu wojsk, broni i zaopatrzenia. Idealne narzędzie do walki z najeźdźcą. Te ciężarówki odmieniły bieg wojny na froncie wschodnim. Na mocy ustawy Lend-Lease Amerykanie przeprowadzili wielką logistyczną operację przerzucenia ponad 100 tysięcy Studebakerów do Rosji. Ciężarówki te przewiozły 16 milionów ton zaopatrzenia w ramach amerykańskiej pomocy. Od paliwa i amunicji do aparatury łącznościowej i podstawowego wyposażenia wojsk. Sowiecka machina wojenna toczyła się na kołach Studebakera US-6. Bez amerykańskich ciężarówek Sowieci przemieszczaliby się znacznie wolniej, nie mówiąc o zaopatrzeniu. Pomoc była ważna, żeby front się nie załamał. W starciu z hitlerowcami na terenie Związku Radzieckiego Studebakery okazały się dzielne na polu walki. Dzięki nim Sowieci zyskali niespodziewaną przewagę pod Kurskiem, gdzie rozegrała się największa bitwa pancerna w dziejach. Aż do bitwy na Łuku Kurskim niemiecka koncepcja wojny błyskawicznej ani razu nie zawiodła. Każda letnia ofensywa kończyła się wygraną. W lipcu 1943 roku Niemcy liczyli, że powtórzą ten wyczyn. Lecz przeciwko nim stanęło wojsko liczniejsze i bardziej zmobilizowane niż w roku 1941. Naziści nie walczyli już ze zgrają chłopów, lecz z groźną armią. Pod Kurskiem Rosjanie zaczęli przejmować inicjatywę. Dzięki ciężarówkom wykonali manewr oskrzydlający i zaskoczyli wroga. Przełom nastąpił, kiedy Studebakery przekształcono w groźną broń. Rosjanie mieli tysiące dział przeciwpancernych, których nie dało się przerzucać z miejsca na miejsce. Dopiero ciężarówki umożliwiły ich transport po polu bitwy. Tak powstały mobilne baterie przeciwczołgowe. Niemiecka próba odzyskania inicjatywy nie powiodła się. Doktryna wojny błyskawicznej polegała na lepszej mobilności działania z zaskoczenia. Kiedy Rosjanie okazali się równie skuteczni, doktryna straciła rację bytu. Ciężarówki Studebaker US-6 okazały się wytrzymałe, wszechstronne i niezawodne. Dzięki nim Rosjanie zatrzymali niemiecką machinę wojenną. Pod koniec wojny Sowieci stali się mistrzami wojny błyskawicznej. Nauczyli się budować doskonałe czołgi, lecz nie dokonaliby tego bez Studebakerów. Numer 8 na liście przeszedł do historii jako główny aktor wydarzeń z 7 grudnia 1941 roku. Mitsubishi A6M0. Skrzydlaty wojownik symbolizujący potęgę Imperium Japońskiego, który obudził śpiącego amerykańskiego olbrzyma. Maksymalna prędkość samolotu napędzanego 14-cylindrowym silnikiem wynosiła 520 km na godzinę, a prędkość wznoszenia 90 metrów na minutę. Zero z dwoma działkami kaliber 20 mm i dwoma karabinami maszynowymi był najlepiej uzbrojonym myśliwcem tamtego okresu.
Zrobił szybszy od innych japońskich maszyn, wyjątkowo zwrotny i miał większy zasięg. Zero zrodził się z japońskich ambicji podboju Chin. Przy zamawianiu nowego myśliwca pokładowego japońska cesarska marynarka wojenna postawiła wygórowane wymagania. Zero spełniał je wszystkie. Dlatego nie miał sobie równych, także wśród maszyn alianckich. W pierwszych latach wojny Zero dominował w powietrzu dzięki prędkości i zwrotności. W starciu z nimi brytyjskie i amerykańskie myśliwce wypadały marnie. Choć Amerykanie obserwowali, jak nad Chinami radzą sobie japońskie maszyny i piloci, to osiągi Zero całkowicie ich zaskoczyły. A6M swoją wyższość zademonstrowały 7 grudnia 1941 roku podczas bezlitosnego ataku na Pearl Harbor. Flota admirała Yamamoto zbliżała się do bazy na Oahu. Amerykanie nie wiedzieli, jaki cios zadadzą im japońskie myśliwce. Wykorzystując element zaskoczenia i zmasowane uderzenie, Zera zadały śmiertelny cios amerykańskiej flocie Pacyfiku. Elita pilotów myśliwskich osłaniała japońskie samoloty torpedowe podczas jednego z ważniejszych momentów II wojny światowej. Japońscy piloci mieli za sobą lata walk powietrznych i symulacji ataków. Przeszkoleni i zaprawieni w boju, chwalili się, że nad Pearl Harbor mogliby lecieć z zamkniętymi oczami. Myśliwce Zero stanowiły trzon japońskiej ofensywy, która w ciągu 68 minut rozłożyła na opadki amerykańską flotę Pacyfiku. Zerówki, pierwsze nowoczesne myśliwce Cesarstwa Japonii, przez kolejne pół roku dominowały w tej części świata. W pierwszej fazie wojny Japończycy mieli znaczącą przewagę w powietrzu w rejonie Pacyfiku. Połączenie prędkości, zwrotności i siły ognia w końcu ustąpiły miejsce amerykańskiej myśli technicznej. Wcześniej jednak Zera dopisały jeszcze jeden krwawy rozdział swojej historii. A6M stały się żywymi torpedami, kiedy za ich sterami siadali siejący postrach piloci kamikadze. Za skuteczność osiągi i rolę, jaką odegrały w ataku na Pearl Harbor, Mitsubishi Zero zajmują 8 miejsce na liście przełomowej broni. Za chwilę dwie z najgroźniejszych maszyn z amerykańskiego arsenału pierwszej połowy XX wieku. Bombowiec, który przyczynił się do zwycięstwa aliantów w Europie i okręt, który pomścił Pearl Harbor i został władcą Pacyfiku. Przedstawiamy listę 10 przełomowych konstrukcji, które wpłynęły na bieg II wojny światowej. Czas na miejsce 7. Prawdziwy symbol potęgi floty amerykańskiej na Pacyfiku. Broń, przed którą ugięła się Japonia. Lotniskowce klasy Essex to jedne z najlepszych okrętów w dziejach marynarki wojennej. Niemal 270-metrowe okręty zabierały na pokład do 100 samolotów, a bogate uzbrojenie pokładowe pozwalało odeprzeć ataki z wody i powietrza. Armaty lotniskowców klasy Essex miały zasięg do 2 km i szybkostrzelność na poziomie 20 pocisków na minutę. Budowa jednego lotniskowca trwała jedynie 1,5 roku. Były duże, szybkie, zaawansowane technicznie i zdolne do odparcia niemal każdego ataku. Podczas wojny do służby wprowadzono 24 jednostki, wśród nich USS Lexington, Yorktown oraz Intrepid. Legendy wojny na Pacyfiku. Razem weszły w skład największej w dziejach floty lotniskowców, dlatego w rankingu zajmują miejsce 7. Klasa Essex bez wątpienia wpłynęła na bieg II wojny światowej. Dzięki tym lotniskowcom Stany Zjednoczone pokonały japońską cesarską marynarkę wojenną. Essex był amerykańską odpowiedzią na upokarzający atak z grudnia 1941 roku. Po zwycięstwie w Pearl Harbor Japończycy zdawali się niezwyciężeni.
Okręty wrogich mocarstw starły się podczas bitwy o Midway. Kiedy amerykańskie samoloty torpedowe jednego dnia zatopiły cztery japońskie lotniskowce, obie strony zrozumiały, że to od tych okrętów będzie zależało zwycięstwo w wojnie na Pacyfiku. Lotniskowce okazały się kluczowymi okrętami dla obu stron. W 43. pół roku po bitwie o Midway do służby wszedł pierwszy lotniskowiec klasy Essex. Amerykańska marynarka wojenna otwierała nowy rozdział historii. Konstruktorzy lotniskowców klasy Essex odrobili wszystkie lekcje dotyczące budowy, wielkości opancerzenia i systemów defensywnych. Lotniskowce te prawdziwe oblicze pokazały służąc w szybkiej grupie uderzeniowej lotniskowców. Grupa ta była jak potężna, dryfująca wyspa, przemieszczająca się po Pacyfiku w pogoni za jednostkami japońskimi. Flotę lotniskowców eskortowały niszczyciele, pancerniki, a wspierały okręty zaopatrzeniowe, tankowce i jednostki szpitalne. Backed by this long logistics train of supply ships, oilers, hospital ships, you name it. W kwietniu 1945 roku 15 lotniskowców klasy Essex uczestniczyło w bitwie o wyspę Okinawa, stanowiącą pozycję wyjściową do ataku na wyspy japońskie. Dało nam to możliwość wprowadzenia większej ilości lotniskowców na wody w pobliżu serca Japonii. Lotniskowce klasy Essex, dzięki prędkości i sile ognia, pomogły w pokonaniu japońskiej cesarskiej marynarki wojennej. Choć podczas walk kamikadze uszkodziły kilka lotniskowców, to żaden nie zatonął. Jednostki klasy Essex zajmują siódme miejsce w rankingu przełomowej broni II wojny światowej. Dzięki tym lotniskowcom, dysponujące nowoczesną flotą Stany Zjednoczone, przejęły kontrolę i ostatecznie zwyciężyły w wojnie na Pacyfiku. Na miejscu szóstym podniebny olbrzym, który odcisnął się trwałym piętnem na losach wojny. B-17, latająca forteca. Najbardziej rozpoznawalny amerykański bombowiec II wojny światowej. Samolot napędzany czterema silnikami o mocy 1200 koni mechanicznych, każdy latał z prędkością do 490 km na godzinę. Uzbrojony i opancerzony B-17 był groźnym przeciwnikiem. Podczas II wojny światowej bombowce te zrzuciły najwięcej bomb ze wszystkich amerykańskich samolotów. Dlatego na naszej liście zajmują miejsce szóste. To istotnie była latająca forteca, uzbrojona w 13 karabinów maszynowych, rozstawionych w przedniej, dolnej, górnej i tylnej części kadłuba oraz po bokach. B-17 stanowił o powietrznej przewadze Ameryki, a nawet o sposobie prowadzenia przez nią wojen. Swego czasu był to największy i najciężej uzbrojony samolot wojskowy. B-17 miały za zadanie przerzucić ciężar działań wojennych na obszar Niemiec. Alianci gradem bomb zasypywali miasta i ośrodki przemysłowe nieprzyjaciela. Konstruktorzy B-17 chcieli stworzyć bombowiec większy, szybszy i potężniejszy od innych operujących dotąd maszyn. Zasięg ciężkiego bombowca umożliwiał dotarcie nad terytorium wroga, a badowność zadanie mu dotkliwych ciosów. Oprócz ambicji, Ameryka miała możliwości masowej produkcji tak potężnej maszyny. Sprowadzało się to do przekonania, że wyprodukujemy więcej skuteczniejszej broni niż nieprzyjaciel. Na europejskim niebie B-17 zadebiutowały latem 1942 roku. W ciągu trzech lat wykonały 12 tysięcy lotów nad terytorium III Rzeszy. Naloty doprowadziły do paraliżu niemieckiego przemysłu oraz infrastruktury. Kilkanaście eskadr liczących od 12 do 18 maszyn prowadziło naloty dywanowe.
Dzięki obecności B-17 w Europie, Niemcy na własnej skórze odczuli ciężar wojny. W tym czasie amerykańskie samoloty zrzuciły na Niemcy 1,5 miliona ton bomb. Z tego 640 tysięcy z pokładów B-17. Liczne formacje latających fortec siały spustoszenie na terytorium wroga. Symbol amerykańskiej dominacji zajmuje 6. miejsce na liście przełomowej broni II wojny światowej. The B-17 takes number 6 on our list of game changers. We're now halfway to number 1. Za chwilę po strach Atlantyku i kolejny myśliwiec, który nie bał się konfrontacji. And a fighter that never feared going straight into the jaws of hell. It's time to reveal the elite. Czas na pierwszą piątkę konstrukcji, które odmieniły losy II wojny światowej. Na miejscu piątym myśliwiec, który pokonał Mitsubishi Zero i zakończył japońską dominację na Pacyfiku. Grumman F-6F Hellcat, maszyna, na której najwięcej amerykańskich pilotów zdobyło tytuły asów. 18-cylindrowy silnik o mocy 2000 koni mechanicznych dawał maszynie prawdziwego kopa. Po starcie z lotniskowca pułap 6000 metrów Hellcat osiągał w ciągu 7 minut, a prędkość maksymalna wynosiła 644 km na godzinę. Dobrze uzbrojony, szybki i zwrotny, stawał się tym groźniejszy, gdy za sterami siadał as lotnictwa. Kontrakt na budowę F-6F podpisano w roku 1941, kiedy amerykańskie maszyny zaczynały przegrywać z japońskimi myśliwcami. Zera dominowały na niebie w pierwszych latach wojny. W starciu z nimi brytyjskie i amerykańskie myśliwce wypadały słabo. Nowa amerykańska maszyna miała stawić czoło japońskim zerówkom. Od chwili podpisania kontraktu do pierwszego lotu minął rok. Hellcaty sławiły się rekordowym odsetkiem 70% zestrzeleń na koncie amerykańskich pilotów podczas II wojny. Hellcaty zapewniły Amerykanom panowanie w powietrzu. Choć były równie zwrotne i szybkie jak Zera, okazały się wytrzymalsze. W boju to zerówki rozpadały się szybciej od F-6F. W czerwcu 1944 roku podczas walk o archipelag Mariano Hellcaty zestrzeliły większość startujących przeciwko nim japońskich myśliwców. Po zdobyciu Marianów Amerykanie przebazowali bombowce do dalszej ofensywy przeciwko Japonii. Inwazja ruszyła 15 czerwca, krwawe walki trwały do 10 sierpnia. Japonia miała ostatnią szansę, żeby stawić czoło amerykańskiej machinie wojennej. Porażka stanowiłaby dotkliwy cios dla armii cesarskiej. Kiedy 19 czerwca japoński samolot rozpoznawczy dostrzegł zbliżające się okręty amerykańskie, Zera ruszyły do ataku. Niestety element zaskoczenia okazał się nieskuteczny. Amerykańskie radary wykryły wrogie maszyny z odległości 240 km. Wtedy Hellcaty ruszyły do ich przechwycenia. Hellcaty uprzedziły japoński atak i zestrzeliły niemal wszystkie myśliwce. Strącali ich jak kaczki. Lepiej wyszkoleni piloci za sterami lepszych maszyn zawsze zwyciężą. Tak się stało podczas bitwy na Morzu Filipińskim. Amerykanie zestrzelili 429 maszyn przy stracie zaledwie 29 własnych. Skuteczność Hellcatów wyniosła 15 do 1. W pełni zasługują na 5. miejsce w rankingu. Japończycy utracili zdolność do prowadzenia działań na morzu. Po walkach o archipelag Marianów, japońska flota lotniskowców przestała liczyć się na Pacyfiku. Skuteczny, zwrotny i szybki Hellcat zapracował na 5. miejsce jako myśliwiec zdolny do zwycięskiej walki z japońskimi Zerami. Na miejscu czwartym broń, która niemal przesądziła o zwycięstwie Hitlera. U-boot. Niemiecki okręt podwodny, jedna z najbardziej śmiercionośnych maszyn w dziejach. U-booty
rozwijały do 18 węzłów, a ich zasięg wynosił ponad 8 tysięcy mil morskich, czyli 15 tysięcy kilometrów. W jego arsenale działka pokładowe, miny i torpedy. Stosunek zniszczonych U-botów do jednostek, które zatopiły, wynosił 36 do 1. Jedna torpeda wystarczyła do posłania na dno 9 tysięcy ton ładunku. Wybuchając, tworzyła falę rozsadzającą kadłub statku. Winston Churchill powiedział, że podczas wojny najbardziej obawiał się grasujących na Atlantyku U-botów. Okręty te siały chaos i zniszczenie w każdym zakątku kuli ziemskiej. Lecz ich głównym celem były statki z milionami ton zaopatrzenia dla odciętych od świata wysp brytyjskich. U-boty były wręcz stworzone do podobnych zadań. Choć pływało ich niewiele, były zabójczo skuteczne. Niektóre konwoje z zaopatrzeniem podczas rejsu przez Atlantyk traciły przez nie 1/3 jednostek. Okręty zbliżały się niepostrzeżenie i atakowały bez ostrzeżenia. W pierwszych tygodniach wojny U-boty wystawiły na ciężką próbę morską potęgę Wielkiej Brytanii. Wyspy brytyjskie były uzależnione od dostaw docierających drogą morską. Sęk w tym, że marynarka nie potrafiła namierzyć ani pokonać U-botów, dziesiątkujących konwoje z zaopatrzeniem. Niemcy zdobywali przewagę na lądzie i na morzu, przecinając szlaki handlowe z pomocą dla Wielkiej Brytanii. Admirał Dönitz przekonywał, że jeśli Niemcy okroją zaopatrzenie dla Wielkiej Brytanii o 1 000 000 ton miesięcznie, to złamią Brytyjczyków. Naziści próbowali zdławić Wielką Brytanię, niemal dopięli swego. Cisi zabójcy czaili się u atlantyckich wybrzeży okupowanej Francji, gotowi zadać Anglii ostateczny cios. Budowane i składane modułowo U-boty powstawały szybciej od pancerników, a ich załogi liczyły od 14 do 20 marynarzy. Stanowiły skuteczną broń w arsenale Hitlera. Ciągłe ataki zmusiły brytyjską marynarkę wojenną do poruszania się w konwojach, lecz naziści byli o krok dalej. Przed drugą wojną admirał Dönitz opracował taktykę wilczego stada, czyli skoordynowanego ataku okrętów podwodnych na wrogie statki. Podstawowym założeniem był atak kilku okrętów zamiast jednego, tak jak w przeszłości. U-boty formowały szyk na trasach konwojów i po wytropieniu wrogiej jednostki albo konwoju przekazywały sobie współrzędne. Po przegrupowaniu przechodziły do ataku. Wilcze stada dławiły Wielką Brytanię, atakując bez litości amerykańskie konwoje z pomocą dla sojusznika. U-boty czaiły się w pobliżu Nowego Jorku, u ujścia Delaware, skąd w rejs przez Atlantyk ruszały statki z zaopatrzeniem. Niemiecki pancernik nie zbliżyłby się na taką odległość. U-boty zatopiły 2703 alianckie statki handlowe o pojemności ponad 14,5 miliona ton rejsowych. Przez 3 lata U-boty grasowały bezkarnie po Atlantyku. Żeby je poskromić, alianci potrzebowali cudownej broni. U-boty, niewidzialne dla jednostek nawodnych, krążyły w pobliżu szlaków zaopatrzeniowych. Mogły pogrążyć przemysł i zagłodzić Anglię. Co z tego, że Ameryka produkowała na potęgę i wysyłała sojusznikom zaopatrzenie, skoro lądowało ono na dnie oceanu? U-boty zajmują 4. miejsce jako broń, która mogła przynieść zwycięstwo III Rzeszy. Za chwilę myśliwiec, który zapewnił aliantom panowanie w powietrzu oraz wynalazek, który pogrzebał nadzieję Hitlera na zwycięstwo. Przed nami dwie kolejne legendy II wojny światowej. W rankingu jeszcze 3 miejsca. Która broń okaże się przełomowa dla II wojny światowej? Na miejscu 3 gwiazda lotnictwa alianckiego, która rozniosła maszyny Luftwaffe.
NOS American P-51 Mustang. Czołowy myśliwiec II wojny światowej i dzielna eskorta latających fortec. Ten zwrotny i groźny myśliwiec rozwijał prędkość do 703 km na godzinę, a pułap 900 metrów osiągał w minutę. Żaden inny samolot bojowy tamtego okresu nie dorównywał osiąganym Mustangom. P-51 były niezwykłymi myśliwcami. Mogły mierzyć się z każdą niemiecką maszyną. Mustangi eskortowały bombowce B-17 podczas wypraw nad niemieckie zagłębia przemysłowe. To kolejny wspaniały przykład amerykańsko-brytyjskiej współpracy. Z połączenia amerykańskiego płatowca i brytyjskiego silnika powstał samolot o zasięgu umożliwiającym loty z Wysp Brytyjskich nad cele w Niemczech. Do walk w Europie Mustangi weszły w decydującym momencie. Samoloty Luftwaffe dziesiątkowały eskadry amerykańskich bombowców prowadzących na loty bezmyśliwskie eskorty. Rajdy nad niemieckie zakłady lotnicze w Schweinfurt i Regensburgu okupione były poważnymi stratami. Bez eskorty bombowce stawały się łatwym celem. Niemal każdy bombowiec uczestniczący w nalotach czymś oberwał. Podczas misji stracono 60 maszyn, nie licząc tych, które cudem wróciły do baz. Ciężkie myśliwce nie podołały wyzwaniu. Samoloty o ograniczonym zasięgu działania musiały zawracać i zostawiać bombowce sam na sam z nieprzyjacielem. Problem rozwiązano, podczepiając dodatkowe zbiorniki paliwa. Z nimi zasięg Mustangów niemal się podwajał. Dzięki temu trafiły one na trzecie miejsce listy. Pod tym względem P-51 deklasowały inne maszyny. Mogły eskortować bombowce w drodze nad cel i z powrotem. Dzięki nim alianci zyskali przewagę na lądzie i w powietrzu. Dzięki eskorcie Mustangów z wypraw nad terytorium Niemiec wracało o 75% więcej bombowców. Alianci zaczynali wygrywać w Europie. P-51 zadały Luftwaffe poważny cios, a eskortowane przez nie bombowce osłabiły niemiecką machinę wojenną. Bez dobrze uzbrojonych, zwinnych myśliwców dalekiego zasięgu, aliańskie bombowce nie dotarłyby do przemysłowego serca Niemiec, które nie podniosły się po zmasowanych nalotach. P-51 Mustang w pełni zasłużył na trzecie miejsce. Na miejscu drugim przemilczany bohater II wojny światowej, urządzenie zdolne do namierzania wroga wszędzie i o każdej porze. Magnetron. Rewolucyjny wynalazek, który umożliwił miniaturyzację radaru. Był 1000 razy dokładniejszy i wydajniejszy od poprzednich systemów radiolokacyjnych. Zdolny do wykrywania przedmiotów wielkości peryskopu okrętu podwodnego. Dzięki radarowi można było wyprzedzić działanie nieprzyjaciela i odpowiednio wcześniej przerzucić okręty albo lotnictwo. To zmieniło taktykę prowadzenia wojen. Miniaturyzacja radaru rozszerzyła zakres jego użycia i pomogła zdobyć przewagę nad wrogiem. Magnetrony stosowane w radarach pojawiły się na frontach całego świata, częściej niż inne prezentowane konstrukcje. Urządzenie w pełni zasłużyło na drugie miejsce. Znalazły zastosowanie na pokładach samolotów i okrętów. Korzystano z nich w każdym rodzaju działań wojennych. W roku 1940 Brytyjczycy pilnie potrzebowali urządzenia umożliwiającego lokalizację zbliżających się do wysp ciężkich bombowców nieprzyjaciela. W latach 30. ubiegłego wieku krążyło powiedzenie, że bombowiec zawsze się przedrze. Zanim zobaczymy, że się zbliża, zrzuci bomby i odleci jeszcze przed startem maszyn do ich przechwycenia. Brytyjscy uczeni mieli coraz mniej czasu na budowę radaru.
Pierwsze egzemplarze strzegące południowego wybrzeża były duże i nieprzenośne, lecz skuteczne. Dzięki nim Brytyjczycy namierzali bombowce i w porę podrywali myśliwce. RAF miał mniej pilotów i maszyn, żeby stanąć do równej walki z Luftwaffe. Radar dawał im cenne minuty i godziny do zajęcia pozycji bojowych. Baterie radarów rozstawione wzdłuż południowego wybrzeża pomogły Brytyjczykom odeprzeć ataki Niemców. Alianci bardziej od statecznych urządzeń radiolokacyjnych potrzebowali przenośnych radarów do ochrony konwojów dziesiątkowanych przez niemieckie U-boty na Atlantyku. W ich strategii najważniejszy był element zaskoczenia. Okręty podwodne zbliżały się niepostrzeżenie do wrogich jednostek z zamiarem posłania ich na dno. Alianci potrzebowali właśnie magnetronu. Wynalazek pochodził z Anglii, lecz do gry wszedł dzięki Amerykanom. Masowa produkcja urządzeń dla lotnictwa i marynarki oznaczała kres bezkarności U-botów. Przestały być niewidoczne. Nowe urządzenia radiolokacyjne namierzały okręty podwodne, zanim te ustawiły się do ataku. Odtąd żaden niemiecki okręt nie czuł się pewnie na Atlantyku. Na Wyspy Brytyjskie znów docierały konwoje z zaopatrzeniem niezbędnym do prowadzenia działań wojennych. Magnetrony poprawiły skuteczność alianckich nalotów na cele w Niemczech, a ich dalsza miniaturyzacja pomogła Amerykanom w walce z japońskimi kamikadze na Pacyfiku. Magnetron, rewolucja w systemach radiolokacyjnych, zajmuje drugie miejsce jako jeden z najlepszych wynalazków, który poprowadził aliantów do zwycięstwa. And leading the Allies to ultimate victory. Radar rzadko figuruje jako wynalazek, który odmienił losy II wojny światowej, lecz jego rola pozostaje nieoceniona. Za chwilę najgroźniejsza i najbardziej kontrowersyjna broń w dziejach, która doprowadziła do końca II wojny światowej i na zawsze zmieniła świat. Czas na pierwsze miejsce w rankingu przełomowej broni II wojny światowej. Przedstawiliśmy podniebne demony prędkości, królów mórz, groźne armaty i rewolucyjne wynalazki. Lecz najwyraźniejszym piętnem na wojnie historii odcisnęła się bomba atomowa. Enter the atomic bomb at number one. Pierwsza bomba, Little Boy, działała jak strzelba. Wskutek zderzenia dwóch uranowych pocisków dochodziło do reakcji łańcuchowej. W chwili detonacji bomby energia atomowa rozchodziła się w promieniu 3 km, a temperatura dochodziła do 4000 stopni Celsjusza. Wynalezienie bomby atomowej można porównać do wynalezienia prochu. Pierwszy raz w dziejach jeden zrzucony z samolotu ładunek potrafił zrównać z ziemią miasto i zabić ponad 100 tysięcy ludzi. 6 sierpnia 1945 roku Amerykanie zrzucili na Hiroshimę bombę atomową. Tamten dzień odmienił świat. Bomba atomowa do dziś pozostaje symbolem amerykańskiej potęgi. Uranowa bomba atomowa zrzucona na Hiroshimę wybuchła z siłą 15 kiloton trotylu. Nigdy wcześniej takiej broni nie użyto w warunkach bojowych. Trzy dni później drugą bombę Amerykanie zrzucili na Nagasaki. Eksplozja zabiła ponad 40 tysięcy ludzi. Żadna inna broń użyta podczas II wojny światowej nie miała tak potężnej siły rażenia. Weszliśmy w nową erę wojen. Ten, kto miał taką broń, zyskiwał znaczącą przewagę nad innymi państwami.
Wyścig do stworzenia pierwszej bomby atomowej ruszył w 1938 roku. Fritz Strassmann, niemiecki chemik, we współpracy z Otto Hahnem, fizyko-chemikiem, odkrył rozszczepienie jądra uranu. Światowe mocarstwa zapragnęły wzbogacić swoje arsenały o broń, której niszczycielska siła zapewniłaby im bezsprzeczną przewagę. Gra toczyła się o najwyższą stawkę. Prezydent Roosevelt, uprzedzony przez Alberta Einsteina o programie atomowym Hitlera, ruszył do wyścigu atomowego z trzecią Rzeszą. Amerykański prezydent uruchomił tajny program o nazwie Manhattan. Żadne inne państwo nie dysponowało takim zapleczem intelektualno-przemysłowym jak Stany Zjednoczone. Dlatego projekt odniósł sukces. Próby z pierwszą na świecie bombą atomową przeprowadzono 16 lipca 1945 roku na pustyni w Nowym Meksyku. Po udanych testach prezydent Truman zdecydował się na użycie bomby przeciwko Japonii, żeby jak najszybciej zakończyć II wojnę światową. Świat z niedowierzaniem przyjął wiadomości płynące z Hiroshimy. Podejrzewano, że to mylne doniesienia. Po Nagasaki nie dało się zaprzeczyć, że Ameryka dysponuje nowym rodzajem broni. Mieszkańcy Japonii ze skutkami ataku jądrowego zmagali się jeszcze przez wiele lat. Tysiące ludzi zmarło na choroby popromienne i nowotwory. Truman mógł ogłosić koniec II wojny światowej przy minimalnych stratach własnych. Lecz dla reszty świata bomba atomowa oznaczała coś innego. Być może jej użycie przyspieszyło koniec wojny, lecz jej polityczne skutki odczuwamy do dziś. Decyzja o użyciu tego typu broni przeciwko Japonii rozpoczęła atomowy wyścig zbrojeń. Nie można dopuścić do sytuacji, w której dwa mocarstwa grożą sobie użyciem arsenału atomowego, bo to będzie koniec świata. Charakter wojen zmienił się, kiedy w roku 1949 Sowieci weszli w posiadanie własnej broni atomowej. Przestaliśmy myśleć, jak walczyć i wygrywać, a zaczęliśmy o tym, jak nie pokonać przeciwnika i samemu nie zostać pokonanym. Bomba atomowa, najgroźniejszy wynalazek II wojny światowej, zamknęła jeden rozdział w dziejach świata i otworzyła następny. Bomba atomowa to koniec pewnej epoki i początek nowej. Jądrowe arsenały decydują o układzie sił, a my musimy pogodzić się z ich istnieniem.